Dzień dobry widzowie. To dziwny film. Dla mnie trochę dziwny, bo pierwszy raz nagrywam format taki, że kamera jest na statywie. Na statywie, nie? Na statywie i nagrywam wam oczywiście z GoPro. Tak. Odnośnie vlogu. Vloga, który no widzicie teraz i coś tu nie gra, nie? Już wam tłumaczę. Czemu coś, co nie gra? Sorry, że tak krzyczę, bo jestem trochę zdenerwowany z tego względu, że nie mogę wam nagrać vloga. I ten vlog, który miał być z 3 dni... Tak, z 3 dni, ale pracy. Mojej pracy, mojego jeżdżenia na głowo. Nie udało się. No, jak to się mówi? Jak się nie chce iść do pracy, to kurde Glovo daje godziny. Jak się już się chce, to Glovo kurwa nie da tej godziny. Wiadomo, to nie jest wina Glovo, bo to jest algorytm i to, jak to się mówi, kto pierwszy to lepszy, kto pierwszy to lepszy, nie? No, nie mogę winić firmy, tylko no, moje lenistwo. Ale teraz próbuję to zrobić, żebyście mieli to zrobione, bo torba z Glovo jest gotowa, wszystko tu jest gotowe, nie? Prócz roweru oczywiście, no ale... Nagrywam ten format. Tu jest łóżko. Siedzę na łóżku, a tu macie okno, żeby mnie okno doświetlało. Tak. To ja robię czasem ze swoim życiem. To ja nie wiem. No, to ja bym wam godął, nie wiem. No, przeprosiny, nie? Że myślałem, że to się uda i się nie udało. No, przepraszam. Wielkie przepraszam. Ale myślę, że za tydzień się uda. Ale myślę, to nie jest potwierdzone to. Chcę, żeby to się udało. I chcę, żeby ten materiał też trafił do szerszej grupy osób. Chcę, żeby mój kanał się rozwijał. Ja nie idę za trendami, dlatego nie poruszam tematu tej dramy. Czekajcie, czekajcie, jak ona się nazywała, nie pamiętam. Wiem, jestem zły. Ale jest dużo w tematach, ponieważ chyba, czekaj, skrzynka Pantory, czy jakoś tak? Czekajcie. Ja nie pamiętam. Mam tu napisane, czekajcie, muszę znaleźć. Wycieki. Nie przejmujcie się. Nie, no żartuję sam. Tymi wyciekami. Nic nie mam. Rywaj tef, mi się wziąć. No. Sorry, że przeklinam, ale ja mogę. Jak nie zapomnę wypikać, to będzie pik. A jak zapomniałem, to no trudno. No co mi sobie, no nic nie poradzę, no. Wczoraj, bo to było wieczorem. Pandora. Coś na Pandora. To była Pandora, to pamiętam. Pamiętam jeden człon tego. Czekajcie, Bardenga. On to nazwał. Chuj, nie on. Ta Margenda. Pandora Gate. Tak. Tak, sorry. Tej nazwy szukałem. Pandora Gate. Co ja sądzę o tej sytuacji? Nie wiem. Obchodzenia, naprawdę. Ale jestem trochę zasmucony, bo w wieku, kiedy to się działo, oglądałem Stu. Oglądałem Minecrafta. I Stu tam był, niestety, jeszcze pod nickiem Polski Pigwin, nie? Rezygiusz, dobrze, że rezy czysty. Byłbym po prostu, bym zły na niego. Jakby nie było to taki, no to nie jest idol, to nie jest idol. Bo ja nie mam, ja po prostu tworzę to, co chcę, to i dlatego nie idę za trendem, nie? Dlatego ja nie robię clickbaitów na miniaturce, ale clickbait, ten, który
powiedziałem, to to jest akurat prawdziwy, bo akurat na tym filmie, jakbym se jeździł, to by było to poruszone. Ja po prostu... By było to poruszone i wszystko odnośnie co o tym sądzę i ten. No, jak wypuszczę to w niedzielę, w skrócie dzisiaj, to będzie dobrze. A jak nie wypuszczę, to zobaczycie to w poniedziałek. Po live z Minecrafta. I nie łączcie sprawy... tak jak Rezi, czy tam niektórzy powiedzieli, nie bawcie się też szeryfów w internecie, że wiecie. No okej, zrobili źle, ale to powinni zrobić organy ścigania, nie wy, widzowie. Ja wam tylko ostrzegam, bo jak to zrobicie komuś krzywdę, to wy pójdziecie siedzieć, a nie ta osoba, która zrobiła gorsze rzeczy. Pamiętajcie. To jest tylko taka... ten, bo... Serio, to jest niebezpieczne, żeby robić samoosąd odnośnie ludzi na w realu, bo to jest trochę głupie i niemoralne. To powinno być odnośnie do władz Polski, odnośnie policji, nie mówię o strefy politycznej, bo to nie ten temat. To, że Morawiecki się dołączył, jacyś politycy, to tylko po to, żeby wygrać wybory. Nie patrzcie się na to, nie patrzcie się na polityków, bo to jest śmiech, co oni próbują zrobić. Ale niby postępowanie stylu trwa. Nie wiem. Ale jak kamerzysta robił gorsze rzeczy, to chuj. To nikt o tym nie gadał, policja zainteresowała się wtedy, kiedy już się serio źle bardzo działo. No. I to jest kurwa to samo. To jest widzę to samo odnośnie tego. Ale odnośnie Pandory Game, to ja bym tyle zakończył, bo to mnie tak interesuje połowicznie. Jak chcecie, to na live'ach możemy oglądać i sprawę śledzić, jak się potoczy i ten... Tak, widzicie moją twarz od pamiętnego live'a, który ludzie, którzy mówili, że wiedzą, gdzie mieszkam. I do informacji od tych ludzi. I widzowie. Pewnie na początku jest jakaś dogrywka. Nie pamiętam, bo ja to nagrywam teraz, a montaż będę robił wieczorem. To. Jak nie zapomnę, to będzie na początku dogrywka, która zapomniałem coś powiedzieć na początku. No to jest zawsze. Przed tym zostawcie suba, żeby was żadny film nie ominął, ani live. Bo ostatnio moje filmy miały być co tydzień. To jest prawda, to jest akurat prawda, ale no, czasu nie mam. Szkoła. Widzowie. Życie. Osoby publicznej i osoby prywatnej. Jak osoba prywatna ma więcej spraw na głowie niż osoba publiczna. No. Ale tej szkole się uczę odnośnie marketingu, odnośnie grafiki i no, montaż akurat sam się uczę montażu, ale jakby bardziej oni by byli otwarci na montaż, to bym się cieszył. Mój kierunek, na którym jestem w technikum. Gdzieś tam wspomniałem, ale wracamy do tematu. Odnośnie ludzi, którzy, jak to powiedzieć, którzy rzekowo znają całe moje dane. Okej, dobrze, okej. Ale odnośnie tego, że nie mogą tych dan upubliczniać, bo złamią prawo. Że se znają, to chuj z tym. A nie mogą tego upubliczniać. I odnośnie, moja moderacja, jak już widzi takiego gościa, który pisze, że wróciliśmy i będziemy ci ten, czemu kamerki nie ma, bo co, się rozpakałeś, to jest moja moderacja już po prostu, a, znowu bada, o kurwa, no, serio, a ja razem z nimi się cieszę. Znaczy, jak to powiedzieć? Fajnie się śmiać ludzi, którzy
nie wiedzą, że się śmiejemy, jak to Mandzio czasem na swoich streamach na Twitchu mówił odnośnie, że to taki ziemniak, nie? Znaczy taki umysłowy ziemniak, o. Tak to powiem. I odnośnie tego, że mam wielkie plany odnośnie kanału. Kanał będzie ogólnie gamingowo-vlogowy, to co wiecie i to chyba widać. Ogólnie należycie się pytać, kiedy dron, ale nie wiem, kiedy zaś go wypuszczę. I jak ktoś mi w komentarzu napisze, że że nie mogę latać przy budynkach, to proszę przeczytać licencję A1 całą. Licencję dronową A1 i podpunkty tego A1. I będziemy gadać. Bo to jest, kurwa, denerwujące. Ja wiem, jaką mam wagę tego drona i wiem, gdzie mogę latać. Dałem tą licencję i nie nienawidzę, jak ktoś mi mówi, że łamie prawo. Nie, ja nie latam na A3, ja latam na A1. Licencja A1. Ludzie. I to daję do tych ludzi, którzy będą mi tak wypisywać, że robię błąd, nie robię błędu. To oni robią błąd, bo się mylą. A jak usłyszę, że on jest jakiś typ prawdzikiem, to poproszę go po link w komentarzu albo na Discordzie, żeby mi wysłał, gdzie jest to napisane. I ja go tak obalę, ale jak będzie prawdziwy, bo jak to jest z gofu, gof.pl i to jest to tam uznane, to mu uwierzę. A jak to nie jest uznane, to to go zniszczę w tym komentarzu. No serio, mnie takie zachowanie rozwala. Bo nie powinno tak być. Ja wiem, jaką mój dron ma wagę. Wiem to, bo nie uwierzycie, sam go wybrałem. Nie uwierzycie, latam nim. Nie uwierzycie, noszę go. No? Nie uwierzycie, dla niego zrobiłem tą licencję. No, widzicie, nie? Ja latam na licencji. Mnie obowiązuje prawo teraz. I sorry, że krzyczę, bo to jest trochę denerwujący temat, moim zdaniem, że jakieś ułomy, które znają się na tym, chuja się nie znają. Bo ja zniszczyłem tego typa na Facebooku, zniszczyłem go takimi argumentami, że jeszcze w komentarzu przyszedł, że robię źle, że go tam też zniszczyłem. Pokazałem mu różnicę od odnośnie A3, A1 i on niby pracuje jako urzędnik lotnictwa. I on takich rzeczy nie wie. To jest po prostu śmiech na kiju, że osoba, która nie pracuje w urzędzie, zna takie różnice. I to jest serio, to trzeba się wejść, bo przykładowo zdacie ten, zrobicie fajny materiał, latacie dronem, który no, na licencji A1 może być, i przychodzi taki ułom, potocznie nazwany, i mówi, że łamiecie prawo. I wy mu wierzycie, bo przykładowo się nauczyliście, że no możliwe ma rację. A kurwa, nie ma racji. Widzowie. Sorry, że krzyczę, ale to jest dla mnie bardzo drażniący temat. Takim jednym debilem. Ale już nie przychodzi. Bo się mnie boi. Znaczy nie, no nie boi się mnie. Po prostu nie ma argumentów na moje kontrargumenty. Odnośnie to, co próbuje mi wmówić, młodemu ten. Jak ja pamiętam, interesuję się dronami od jak miałem już 10 lat. 10 lat! Ja 8 lat już się interesuję tym tematem. Ja mam wiedzę do tego. Ja mam do tego po prostu wiedzę. Bo się interesuję już tym prawie 9 lat. Bo za niedługo będę miał 19 lat, jakby ktoś nie wiedział. I proszę was, widzowie, o jedną prośbę. Jak widzicie taką osobę, to nie agresją do niej, tak jak ja powiedziałem, ja po prostu niszczę takich ludzi w komentarzach, ale ja ich niszczę nie agresją, tylko ja ich niszczę po prostu faktami.
po prostu nie niszcie nigdy ludzi agresją, po prostu albo faktami, albo po prostu się albo miejcie tego osobę w dupie, bo on będzie miał swoje zdanie i no nie przemówicie mu, nie? I po prostu. Miałem taką jedną kłótnię odnośnie, jaki statek zatonął. A nie powiem, o co poszło, bo jak znacie temat, to chyba wiecie, nie? I nie pisać w komentarzu o tym, że za to... Znaczy, inaczej, nie piszcie po prostu o tych statkach. Nie, nieważne, okej? Okay? Nieważne. To jest takie do sprawy odnośnie drona. I tak, dron się będzie pojawiał na vlogach, tylko no, pogoda musi być. Na razie wieje i dronem się ciężko steruje przez wiatr. Tak, ten dron ma wagę, przeciwwagę do tego wiatru, ale wtedy bateria szybciej pada. I no, a ja już miałem przecięty palec, mam nawet bliznę po tym. Nie wiem, czy będzie widać. O, patrzcie. No. To uważajcie, bo te śmigła, niby plastik, nie? Ale to jest plastik zaoszczony. On jest naoszczony jak nóż. Tym to można normalnie kroić. Ja po prostu myślałem, że czujnik zatrzyma drona, że ten zatrzyma go albo przeleci mi, albo mi omije. Nie, nawet nie był, nie dałem go do przodu, nie? Po prostu się unosił i go wiatr tak leciutko popychał i po prostu ten i szybki ten, żeby dron nie poleciał, no to musiałem w nim wylądować gdzieś, nie? No. Uważajcie na swoje zdrowie, bo macie jedno życie i to jest akurat, no, prawda. Jeszcze coś? Nie wiem. Z tego filmu nie chcę robić półgodzinnej tej sesji. Bo ja chcę ten cały film wam pokazać, nie? I ja to go zrobię albo w dwóch częściach i to chyba będzie tak. Bo jest tu dużo tematów do przegadania. Jakby na tym pilocie pisało, ile minut już to nagrywa, to by było miło. No, aplikacja mi nie widzi drona, kamerki nie widzi. Bluetooth nie widzi mi kamerki. A muszę mieć Bluetootha połączonego, bo... do pompy. No. I odnośnie tematu sprawie na czacie, czemu pokazuję teraz mordę od długiej przerwy od pokazania mordy mojej. Odnośnie tego, że... nie załamałem się, bo że się nie odzywałem i nic nie mówiłem na czacie. Znaczy na live, to nie znaczy, że się załamałem. Ja po prostu chciałem se chwilowo przemyśleć, nie chciałem gasić live'a, po prostu, żebyście se dalej oglądali. Po prostu dlatego. Musiałem se to lekko przemyśleć, przemyślałem se i se powiedziałem, zrobię se krótką przerwę od wrzucania mojej mordy do internetu i ten. A odnośnie Instagrama to zapraszam i... nie hejtujcie nikogo i jak ja po prostu, ja umiem odróżnić hejt od krytyki i to jest akurat ważne co mówię, bo hejt jest czymś innym, bo ty hejtujesz konkretną osobę, a krytyka to krytykujesz osobę konkretną, co robi źle. No, a odnośnie tych debili z czatu, to no co powiem, no kurde, to moderacja się ucieszy, no tyle powiem, no. No. Regulamin będzie też zmieniany znowu. Regulamin live'a będzie znowu zmieniany. I myślę, że opisy wszystkie też się pozmieniają. Ale to na razie nie wiem. Nie wiem, jaka będzie dzisiejsza nawet miniaturka, którą muszę zrobić. Żebyście mieli o północy w poniedziałek już film wrzucony na kanał. I nie ma dzisiaj napisów i... bo odnośnie nie chce mi się tego robić. Ogólnie będą filmy z scenariuszem. Będzie scenariusz, ja go będę pisał, na vlogach będzie to takie luźne gadanie, po prostu. Ale w grach to ja sobie napiszę scenariusz, co poruszyć i będzie to po prostu poruszać. Możecie w komentarzach dawać tematy, chętnie temat przyjmę. No i co mogę powiedzieć? Dzięki, że oglądaliście. Ja się żegnam, był z wami Nuxo, jak zawsze. I cześć!